Co ty robisz? Zabijam potwory. Kochani, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Satanus i zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Pograjmy w Wiedźmin 3 Dziki Gon. Moi drodzy, w poprzednim odcinku byliśmy na koronacji, gdzie królową Skellige została Ceres Ancreith. Moi drodzy, tak więc, no, to czego wszyscy się nie za bardzo spodziewali, zawsze tylko mężczyzna, 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 teraz mają królową, jest fajnie. Dodatkowo trafiliśmy na zadanie, w którym mieliśmy nakłonić albo i zmusić, wkurzyć druida, który złożył śluby milczenia do tego, żeby się w końcu odezwał, no i też nam się to udało, aczkolwiek zadowolony ten druid z tego wcale nie był. A teraz lecimy, kolejne zadania, kolejna historia. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Jeżeli tylko ten odcinek wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach, co sądzicie. A jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam do subskrypcji i uderzajcie w dzwon, aby być na bieżąco ze wszystkimi nowymi filmami. A teraz, moi drodzy, zapraszam do świata Wiedźmina. No to, moi drodzy, ruszamy dalej. Ruszamy dalej, sprawdźmy te wszystkie zadania, echa przeszłości, czyli tutaj możemy spotkać się z Yennefer. Tu mamy ten egzamin z alchemii. Ja myślę, właśnie, bo to zadanie jest tutaj bliziutko. Myślę, że sobie je wykonamy w pierwszej kolejności. O, proszę, dzień dobry. Dzień wieczak, w czym rzecz? Kim był ten przemiły staruszek, z którym rozmawiałem? To jeden z nas, gremista, wybitny alchemik i uparty, wredny osioł. Cóż, dość przebywałem z czarodziejkami, żeby wiedzieć, że wielka uczalność idzie zwykle w parze z jeszcze większą arogancją. Ale czarodziejki biorą uczennice, prawda? A gremista nie. Tyle receptur zna. Przepisów, sposobów na przyswajanie zabójczych toksyn, ale prędzej zabierze wiedzę do grobu, niż się nią podzieli. Czemu się tak wzbrania przed przyjęciem ucznia? A bo ja wiem, bo jest upartym, wrednym osłem. Legendy nie kłamią. No dobra, moi drodzy, tak więc wygląda na to, że będziemy musieli odwiedzić tego gremistę. Kto wie, może nakłonimy go, żeby z nami się podzielił nieco swoją wiedzą. Tak więc nie zwlekajmy, tylko do niego podejdźmy. Dzień dobry. Chcę z tobą porozmawiać. A ja nie. A teraz idź. Przeszkadzasz mi. Miły jest. Nie, nie jestem i nie zamierzam być. Zostałem druidem, żeby nie zadawać się z ludźmi. Nie uśmiechać się, jak nie mam ochoty. Nie udawać, że komuś współczuję, kiedy jego kłopoty obchodzą mnie tyle, co brzozowe szyszki. Więc mówię wprost, bez ogródek. Zejdź mi z oczu, bo może się zdarzyć, że coś ci nie wydłuży. Chcę, żebyś podzielił się ze mną wiedzą. Moim uczniem? To dobre. Może jeszcze spytaj u Dalryka, czy nie podzieli się z tobą Spikerok. Mówię poważnie. Doprawdy? Bo mnie tylko śmieszysz. Poświęciłem alchemii całe życie, synku. Dosłownie. Siedziałem nad alembikami od świtu do nocy. Dusiłem się oparami. Spaliłem skórę kwasem. Więc jak myślisz, że od tak zdradzę ci wiedzę, którą wydarłem latami poświęceń i pracy, to się mylisz. Głęboko. Mogę ci jakoś przekonać? Ogo! Natrętny jesteś jak gęs przed burzą. A ja akurat przygotowuję się do przeprowadzenia wyjątkowo trudnego rytuału, więc pomoc by się przydała. Choćby i taka. Jeśli załatwisz dla mnie trzy sprawunki,
wezmę cię na ucznia. No proszę, czyli jednak można. Nie mądrzy się, tylko słuchaj. Po pierwsze, przynieś mi kwiat kurzy śladu z lasów Morskowym. Po drugie, zdobądź dla mnie butelkę spirytusu ze starej gorzelni na Gradowej Górze. Po trzecie wreszcie, przekonaj Frithjofa, żeby pomógł mi przeprowadzić ten obrządek. Jest druidem, jak ja. Znajdziesz go pod Blandarę. Pojechał tam coś załatwić, zdaje się. No, to jak będzie? No, dobra, no powiedz mi tylko, co jest co i działamy, no. Kwiat kurzy śladu. Przecież on nie ma żadnych właściwości alchemicznych, poza... Hola, hola, nie ucz ojca dzieci robić. Zresztą tu nie chodzi o byle kwiat, tylko ten z Morskowem. A tam, jeśli wierzyć plotkom, zalął się leśny stwór, który zazdrośnie strzeże wszystkich ziół. Leśny stwór, który zazdrośnie strzeże swoich sekretów? Brzmi znajomo. Spirytus? Po co ci spirytus? Jak zapewne wiesz, potencjalny uczniu, alkohol jest bazą do ważenia eliksir. A im lepszej jakości alkohol, tym lepszy eliksir. Ten spirytus nie ma sobie równych. Ta moc, aromat. Niestety nie sposób go dostać, odkąd gorzelnia na Gradowej Górze popadła w ruinę. A, ale ty sobie jakoś poradzisz, prawda? Taki jesteś pewny siebie? Damy radę. Ten Frithjof, co to za jeden? Weder Makar. Nie wiesz, co to znaczy, prawda? A ja obiecałem cię wziąć na ucznia. Weder Makar to druid, który potrafi wpływać na pogodę, przerwać sztorm, wywołać gradobicie, sprawić, by wroga spopielił piorun. Więc dobrze radzę. Zwracaj się do niego z szacunkiem. No dobra, działamy. Dobrze, zrobię, o co proszę. To jednak jest poboczne powiedz, zadanie, ale jedno z tych dłuższych, podejrzewam. Jak masz być moim uczniem, musisz się odzwyczaić od zadawania pytań. To ja decyduję, czego się dowiesz i kiedy się dowiesz. No, a teraz idź. Raz, raz, nim się rozmyślę. No dobra. Chodź, płotka, jedziemy. Odnajdź kwiat kurzy śladu w lesie. No to wio. Wąskie ścieżki, co płotka? Ale damy radę, spokojnie. Damy radę, bo w końcu trafimy na szerszą trochę. Proszę, Andriagi. Ale na was dzisiaj nie poluję. Tu też jakieś Andriagi. Sklep. Obozowisko druidów. O proszę. Oj, tu jest Yennefer. Pierdziele, dobra. A mi się trasa trafiła, dobra, to tu jest to rozpieprzony ten las. Ale jaja. To jest grubo, dobra, będziemy przeprowadzać tutaj badania już niedługo. Ale najpierw, jak widzicie, trzeba zająć się tym oto zadaniem pobocznym. Dobra, i tutaj musimy znaleźć... Na liściach są jeszcze pyłki. Ktoś zerwał kwiat niedawno. Oho. A, kolejny poszukiwacz kurzy śladu. Kolejny? Nie zliczę młodych druidów, których gremista posłał w ten las. Wychodzą potem wyczerpani do cna o pustym spojrzeniu, bez kwiatu. I nigdy nie mówią, co się z nimi działo. Prosiłem gremistę, żeby zaprzestał tych prób. A on tylko się śmiał. No, ale żarty się skończyły. Jeden z naszych nowicjuszy, Ramont Niefrasa, przyszedłem, żeby go znaleźć. Żywego bądź martwego. O, ciekawe. Co wiesz o tym lesie?
Niewiele. Zabawne, prawda? Druidzi powinni przecież znać każde drzewo i każdy krzak. Ale nawet my wiemy, że w pewne części wyspy lepiej się nie zapuszczać. Bo choć potrafimy okiełznać zwierzęta, to potwory już nie. A jeden z nich ma tu ponoć leże. Leszy? Osiak? Nie wiem. Tak jak wspomniałem, ci, co tam byli, nigdy nie mówią, co ich spotkało. Ty szukasz druida, ja kwiatu. Mamy po drodze. Jak chcesz, możemy pójść dalej razem. No czemu nie? Może mi się przydać pomoc kogoś, kto zna się na tropieniu. Prowadź. Kwiato skupany ze wszystkich płatków. Czekaj, czekaj, bo tu jest jeszcze wilk. Tu coś jest. Ślady kopyt, ale tylko dwóch kończyn. Bezyr? Albo sukub. Kwiato skubany ze wszystkich płatków. Albo wezyr, albo sukub jakiś. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo... Bo jakby to inaczej... Tu też rosły kwiaty, ale zostały wyrwane, co do jednego. I co, paskudo? Aha. Dobra. Tyle w temacie, dziękujemy. Ja już mam własną sławę, nie potrzebuję dodatkowej. Ślady stóp, niektóre świeże, inne zupełnie zatarte i wszystkie prowadzą w jedną stronę. No dobrze. Ślady stóp, ślady... Może być sukub. Ewidentnie. Nie, nie, przestań, błagam, proszę, przestań, przestań, nie, proszę. Wilgoczego, czy co? Przestań to łaskocze, jak ja cię zaraz wytarmoszę, ty kozico wredna. Zostaw go, przeklęty sukubie. Ramont, odsuń się od niej. Spokojnie, nie dzieje mi się żadna krzywda, ja tu sam. Nie wiesz, co mówisz, rzuciła na ciebie urok. Bzdura. Nie muszę rzucać uroku, żeby ci chłopcy do mnie przychodzili. Ja rzucam urok, żeby stąd poszli. Tylko Ramont był na tyle miły, że pozwoliłam mu zostać. Nie wierzę w twoje kłamstwa i nie dam się zwieść twoim plugawym wdziękom. Zabiję cię tu i teraz. Nie widzę powodu. Jest potworem, zgoda, ale rozumnym i zasadniczo nieszkodliwym. Nie ma nieszkodliwych potworów, tak jak nie ma suchej wody ani zimnego ognia. Ale jeśli nie chcesz mi pomóc, sam się nią zajmę. Odradzam, stanowczo odradzam. Wrócę tu jeszcze, z kimś, kto nie nosi miecza dla ozdoby. Czemu mnie uratowałeś? Bo jeśli myślisz, że z wdzięczności pójdę z tobą do łóżka, czeka cię zawód. Nie robię tego z wiedźminami. Nie o tym myślałem. A czemu, jeśli można wiedzieć? Nie lubisz, jak facet ma blizny? Nie lubię, jak facet śmierdzi krwią, a od was zawsze ją czuć. Krew biesów, czartów, moich braci. Zdarza się, prawda, ale w przeciwieństwie do ciebie, biesy i czarty... Nie mają pełnych piersi i pięknego lica, wiem. Dlatego tak łatwo przychodzi wam je zabijać. To trochę bardziej skomplikowane, ale mniejsza z tym. Nie znaczy nie, rozumiem. Możesz odwdzięczyć się inaczej. Szukam kwiatu kurzy śladu, a ty znasz ten las jak własną kieszeń, więc może mnie pokierujesz. Nawet cię zaprowadzę. A ty, Ramon, zrywaj dalej fiołki, tylko już same w kolorze indygo. Indygo to znaczy niebieskie? Nie, indygo znaczy indygo. Mężczyźni. Dobre, dobre. Po co ci te wszystkie kwiaty?
Wścibski jesteś, co? A zaraz zobaczysz. Pytanie, dokąd my tu się teraz z nią udajemy? Ach, czemu Sukub nie może nosić koszulki? Tak przez te cycki będę musiał wszystko cenzurować, no. A to tu jest jej jaskinia. Ale sobie porobiła. Jeszcze muszę zerwać szarotki. O, ciekawie, ciekawie. Weź sobie jeden, ale nie więcej. Naprawdę się napracowałam, żeby ta pieczara jakoś wyglądała. Uhu. No dobra, czyli mamy. Dziękuję, do widzenia. A mogę jeszcze z tobą pogadać chwilę, czy już nie? Nie, już nie. Dobra, dzięki, nara. No to teraz lecimy do tej opuszczonej gorzelni. Gdzieś tam wyżej w górach. A, ten tu zrywa kwiatki. Dobra, no to jazda. Dobra, i tutaj na tą ścieżkę. No to zaraz sprawdzimy, co kryje się w tej gorzelni, bo podejrzewam, że może to nie być... Oj, płotka, jak ty biegasz, moja droga. O! Olgule. Chyba się wkurzyły, albo one się leczą. Zapomniałem, że one mają zdolność do regeneracji. No i tyle w temacie, dziękujemy. Dobra. Skoro już tu jesteśmy, to obszukajmy to miejsce. Coś tu może gdzieś być. Kapliczka w tym miejscu? Dziwny pomysł. Oho. Dziwny fakt, ale... To chyba bardziej chodzi o to, co tu było, a nie co tu jest. O proszę, tu mamy teraz punkt szybkiej podróży. Ojoj, tu ktoś jest, żywiołak? Czy troll, czy gigant? Ja pierdzielę. Cyklop. Ty diabelska. Czarci pomniocie z jednym łokiem. Skoro cyklop nie będzie mi więcej przeszkadzał, mogę się spokojnie rozejrzeć. No mogę. Żeby to tu gdzieś coś... Oho. O proszę, jakieś zabawki ciekawe. Dziennik gorzelnika. Proszę, proszę. Cholera, kolejny raz przyszło to bydle. Nie chciało pójść, póki nie wlałem do miednicy spirytusu po brzegi, wychlał wszystko jednym haustem i poszedł.
tydzień nie minął i znowu przyszedł. Rzucałem kamieniami, żeby go przegonić. Wtedy on rzucił kamieniem i złamał mi 3 żebra. Wył i wrzeszczał, aż polałem. Przejrzałem księgi rachunkowe, ten pieprzony dzikus przepił już połowę zapasów. Nie dam mu więcej ani kropli, choćby nie wiem co. Trzeba chyba posłać po Wiedźmina. No dobrze, czyli ewidentnie widać, że Gorzelnik miał problem i to dość niemały problem z tym oto osobnikiem. Dobra, to są jakieś dźwignie. To chyba trzeba będzie wykombinować, jak tutaj ten spirytus naważyć. Szczęście. Zacier. Zostało trochę zacieru. No proszę. Pięknie. Korzystając z znajdź instrukcję wyprodukowania destylatu i ta instrukcja gdzieś tu jest. Gdzieś na zewnątrz. No dobra, teraz już rozumiem. Gdzieś tu. Gdzieś tu powinna być ta instrukcja, tak? Może coś się zbugowało w związku z powyższym. Zróbmy medytację. Albo się coś popieprzyło. Coś się musiało grubo popieprzyć, wiecie? O, 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 tu coś chyba widzę. Nie na dachu. Jak mi się wydaje, o. Przepisy gorzelnicze. Pergamin jest wyblakły, ale czytelny. Dobra, Tjalpe, daję ci ostatnią szansę, głąbie ty. Albo zrobisz wszystko jak należy, albo koniec z terminowaniem i wracasz do domu. Poniżej instrukcje. Przeczytaj 2 razy, żeby na pewno dotarło. Wlej zacier do parownika. Rozpal pod parownikiem. Schłódź kondensator najpierw wajchą z prawej, potem wajchą z lewej, nie na odwrót. Proste, proste, więc bierz się do roboty. PS. Nie wyrzucaj zepsutego słodu za gorzelnię, tylko do strumienia, bo to bydle zwietrzy zapach i znowu przylezie. Czyli tak. Zacier do parownika, rozpal pod parownikiem, schłódź najpierw z prawej, potem z lewej. No i wszystko w temacie. Czyli najpierw trzeba by wlać ten zacier. Tylko gdzie? Tu są wajchy, tu jest ten, teren, ten. Dobra, zaraz już wlewamy zacier. To chyba na górę trzeba wejść. Tak mi się wydaje. Nie, nie od góry. To jednak źle mi się wydawało. Ojej! Dobra, może niech nam się troszeczkę zregeneruje dziadostwo. Gdzie tu się wlewa ten zacier?
Może tu gdzieś? Nie. Bo tu wiem, że to jest najpierw rozpalić, ale... Tu pewnie trzeba włożyć zacier. O. No to włóż zacier. Zrobione. Teraz trzeba ten zacier zagotować. Pali się. Już chyba wystarczy, pora to schłodzić. I teraz było, najpierw z prawej, potem z lewej. No proszę, okazuje się, że niezły ze mnie gorzelnik. No i mamy skeligijski spirytus, tak? Dziękujemy. No to teraz zostaje nam tylko i wyłącznie przekonać tego jednego jegomościa, tak? No to co? To lecimy. No to długo nie myśląc lecimy. Tutaj mamy... całe szczęście, że mamy tutaj tą szybką podróż i będziemy mogli szybko dostać się na miejsce. Dobrze, dobrze, cieszę się, że masz dla mnie propozycję, ale twoją propozycją zajmiemy się troszeczkę później. A najpierw zajmijmy się tutaj tym druidem. Wykroić Joris, polędwicy, kaszkówki. Nie podoba mi się to. Nie powinieneś sam za nas karku nadstawiać. Wągry, co ty masz na gębie? Ty jesteś Frithjof? Zgadza się. A ciebie wiedźminie jak wołają? Jak mnie wołają? Przybłęda, obcy, mutant. A czasem nawet po imieniu. Geralt z Rivi. Człowiek z dystansem do siebie. To lubię. No, co mogę dla ciebie zrobić, Geralcie z Rivi? Gremista wzywa cię do siebie. Chce, żebyś odprawił z nim jakiś rytuał. Rytuał? Może taki, co go zmieni na powrót z wrednego capa w człowieka? No, pojechałbym do niego choćby ze względu na stare czasy, ale mam pilniejsze sprawy na głowie. Rozejrzyj się. Widzisz, jak sucha jest ta ziemia? Nie padało od tygodni. Trawa na halach marnieje, owce zaczynają padać z głodu. Muszę sprowadzić tu deszcz, ale boję się, że... Czekaj, czekaj, a może ty mi pomożesz? O, chyba robi się ciekawie. Mam liczne talenty, ale zmieniać pogodę akurat nie potrafię. Chodzi o inny talent. Rąbanie mieczem. Widzisz, matka natura nie lubi, jak wyciąga się z niej coś siłą. Będzie więc stawiać opór i to tak mocno, że przydałby mi się obrońca. To co powiesz? No dobra, działamy. Jeśli pojedziesz potem do gremisty, to tak. Pomogę. No to przybijmy targu. A teraz chodź ze mną. Pora na małą burzę. Co on te owce prowadzi ze sobą? I to co to jest? Ni to wilk, ni to pies? Jakiś taki dziwny. Lepiej poświęcić parę kóz i owiec, niż palić ludzi na stosach jak na kontynencie. Coś w tym jest. To spokojna wieś. No i zobaczmy, co teraz. Szkóra! Swarm! Vatrahala! Zaczyna się. Mglaki! To powiedziałbym, że to jest z tych silnych. Lota Himmel, Lota Mylla, Braka Och. Jeszcze jeden. No ty. O ty dziadu, no właśnie, on jest niewidoczny nawet na minimapie. O
tu są trzy aż. Tu jesteś. Burza psia krew. No, taka ładna burza to już mi się od dawna nie udała. Widziałeś te krople? Wielkie jak grochy. Pięknie. Skupiłem się na mglakach. Też wyszły całkiem dorodne. Ano tak, niestety. Zawsze wychodzą. Ale może to i dobrze. Dobrze, że wychodzą? Czemu? Bo jakby ze zmianą pogody nie wiązało się żadne ryzyko, miałbym urwanie głowy. Ci by chcieli, żeby padało, a ci słońce. Jedni by żądali sztormu, a inni morza gładkiego jak tafla szkła. A tak, ludzie przychodzą tylko kiedy naprawdę potrzebują pomocy, a nie bo mają takie widzimisię. Rozumiem. Też czasami nie chce mi się biegać za byle Neckerem czy utopcem. Pojedziesz teraz do gremisty? Z przyjemnością. Po czymś takim z chęcią się trochę... Z chęcią pomogę mu w tym rytuale. Do zobaczenia. Z chęcią się trochę? To co? Oni chcą się tylko wspólnie nachlać? No tak to wygląda. Wcale by mnie to nie zdziwiło, szczerze powiedziawszy. No dobra, czyli musimy wrócić do gremisty. Gdzieś tutaj był ten... ten słupek szybkiej podróży. My skorzystamy właśnie z niego. Do ciebie wrócimy. Hej, Wiedźminie, mam dla ciebie propozycję. No, do ciebie wrócimy następnym razem. A teraz musimy iść o tutaj. Zaraz się wszystkiego dowiemy. Zaprawdę, legendy nie kłamią. Aha, czyli muszę tu gdzieś wejść do jaskini, tak? To o co chodzi? Tutaj, o. No dobra. Zrobiłem wszystko, o co prosiłeś. Świetnie się spisałeś, chłopcze. To jak, Frithjof? Zaczynamy? Im szybciej, tym lepiej. Przed nami ciężka noc. W tym rytuale mogą wziąć udział tylko członkowie wewnętrznego kręgu. Dlatego, drogi uczniu, musisz zaczekać na zewnątrz. I pod żadnym pozorem nie zaglądać do środka. A rano zaczniemy nauki. Powiesz wreszcie, o co chodzi z tym rytuałem? Nie bądź wścibski. Dość rzec, że to... paląca sprawa. No a teraz się na dwór. Tak jak mówiłem, uchlać się będą chcieli. Zaczekaj do następnego dnia, tak? Dobra, no długo nie myśląc, to my sobie zrobimy medytację i z głowy, no. Dobrze, że jest taka możliwość, bo inaczej to byśmy czekali i czekali. Co jeszcze? No chyba dlatego, że tu cała doba nie minęła. Dobra, bo tutaj było gdzieś w okolicach południa, no. Niech będzie. Dobra, porozmawiaj z gremistą. Oho, daj jeszcze bucha, ale towar. Najlepszy z Morskogel, a szpirycik z Gradowej Góry. No, wreszcie się żeśmy trochę zabawili, Frithjof. Wreszcie coś poza tymi cholernymi eliksirami. I transmutacja. Widzę, że rytuał jeszcze trwa. Geralt! Mówiłem ci, tylko druidzi wewnętrznego kręgu. Kręgu sręgu. Tyle się chłopak nabiegał, a ty jeszcze byś go po kątach rozstawiał? No dobrze, Geralt.
Nalej sobie. I zaczynamy nauki. Nauka przy butelce. To lubię. Aha. Ja to nazywam metodą aktywizująco-asymilacyjną. Wpierw się aktywizujesz, a potem asymilujesz. No siadaj, siadaj. Pierdziele, to ponad dobę musiał siedzieć przed chałupą, żeby go... toksyn. Tu, żeby pozwolili mu usiąść przy stole, no. Mistrzem. W takim razie mam już niejaką wprawę. Aj, ty łatwiej opanujesz moje szakretne metody. Zobacz, bierzesz eliksir? Elo! A mówią, że starość nie radość. I co teraz? Dobra, otrzymałem trochę przedmiotów. Jakieś włókna Han, jakieś inne pierdoły. I co, i to by było na tyle? Nauczyłem cię wszystkiego, co umiem. Czego jeszcze chcesz? O, może ma jakieś karty do gwinta na sprzedaż przy okazji? Ma, ale drogo. O, ma sporo ciekawych rzeczy. Jakieś glify, jakieś te. Ale kart nie ma. W sumie to ja bym mógł mu posprzedawać, tyle różnych rzeczy mam. Ale dobra, nie będziemy tacy, nie będziemy sprzedawać wszystkiego, bo to zobaczcie, to są na kamienie, jakieś inne pierdoły, to można by było mieć dosłownie wszystko, jest tego pełno. Ale dobra, to by było na tyle. Bywaj. Wolałbym żegnaj. No to co, moi drodzy? Biorąc pod uwagę, że szkolenie alchemiczne mamy zakończone, w tym oto momencie zakończymy ten odcinek. Ja wam bardzo dziękuję za to, że jesteście ze mną, że gramy wspólnie i zapraszam was na kolejny, który pojawi się już niedługo. Jeżeli ten wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach, co sądzicie, a jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam do subskrypcji, uderzajcie w dzwon, aby być na bieżąco ze wszystkimi nowymi filmami. Tak więc, moi drodzy, zapraszam was jeszcze na wszystkie strony, do których linki są w opisie filmu. Między innymi strona na Facebooku Satanus Gaming, Instagram, jak i również strona Patronite, gdzie możecie zostać moim patronem. A to właśnie dzięki wam, dzięki waszemu wsparciu powstają moje serie z gier, jak i również pojawiają się strumyki. A teraz żegnam się z wami, tak więc trzymajcie się ciepło i na razie, hej!